rodziny przyssały się do tej państwowej piersi, drenują ją i ten strumień pieniędzy wypływa w jednym tylko kierunku. Państwo dla tych osób stało się rzeczywiście taką matką karmiącą te osoby bogatym strumieniem środków finansowych. Z drugiej strony państwo, matka, okazuje się rodzicem bardzo srogim i surowym, wręcz znęcającym się nad tymi organizacjami pozarządowymi, które nie idą po linii PiS. Bo jednego dnia media donoszą o 500 000 zł dla fundacji córki Antoniego Macierewicza, a wczoraj mieliśmy do czynienia ze skandalicznym wejściem policji do siedziby dwóch organizacji pozarządowych broniących praw kobiet. Z jednej strony strumień tych, którzy przyssali się do państwowej piersi Pisiewiczów. Z drugiej strony rózga, którą smaga się i karci tych, którzy nie idą po linii politycznej PiS. Na to naszej zgody nie będzie. Występujemy w tej sprawie z interwencją do pani premier Beaty Szydło o zbadanie źródeł sfinansowania działalności tej fundacji, ale również innych stowarzyszeń powiązanych z politykami PiS-u. Przypomnę, że to są potężne pieniądze, to jest kilkadziesiąt milionów złotych dla ojca Rydzyka. To są osoby z rodzin, które zaraz też przedstawi kolega pan poseł Konwiński. To jest wielka kasa dla swoich, dla swojaków. To jest drenaż polskiego państwa przez Pisiewiczów. Proszę państwa, mamy do czynienia, tak jak powiedział swojego czasu prezydent Duda, z dojną zmianą, a ktoś by powiedział, że być może ze złodziejską zmianą. Jest to spłacanie długów wobec magnata medialnego z Torunia, który wspierał Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej, ale szereg przykładów wprost nepotyzmu, bo tu mamy do czynienia z córką ministra obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale tych przykładów rodzin polityków PiS jest dużo, dużo więcej. Córka prokuratora stanu wojennego pana Piotrowicza bez konkursu zostaje prokuratorem rejonowym. Metody z PRL-u, bo i mocodawca też z PRL-u, więc widać, że te metody nie są obce. Córka posła Stanisława Szweda z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezesem sądu w Bielsko-Białej, mimo dwukrotnie negatywnej opinii zgromadzenia sędziów z tego sądu. Rodzina, cała rodzina praktycznie przewinęła się przez biuro europosła Bolesława Piechy. Syn, żona syna, teściowa. Syn posła Leonarda Krasulskiego, wicedyrektor oddziału ANR w Olsztynie, otrzymuje nowe auto, służbowe mieszkanie i pensję w wysokości pensji premier polskiego rządu. Syn europosła Bartosz Czarnecki, 26 lat, doradca w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Julia Kloc, córka posłanki, praca w Agencji Rynku Rolnego, mąż w biurze prezesa ANR-u. Tomasz Waszczykowski, brat ministra spraw zagranicznych, dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi. Więc tych przykładów nepotyzmu i tych swoistych córek leśniczego, jak widzimy, jest całe, całe mnóstwo. I w związku z tym my występujemy w tej konkretnej sprawie, dziś opisanej przez media fundacji córki ministra obrony narodowej, o kontrolę do pani premier, o sprawdzenie tej fundacji i tych innych również powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Nie może być tak, że są równi i równiejsi. Władza PiS-u w końcu przeminie i ci wszyscy, którzy odpowiadają za podejmowane decyzje, za przelewanie bez konkursów środków na fundację polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy za zatrudnianie wprost bez konkursów polityków Prawa i Sprawiedliwości i ich rodzin, w końcu za to odpowiedzą. Też do tego grona ministerialnych córek doliczmy panią córkę pana ministra Szyszki, nie wymieniono przez kolegę, tak uzupełniając, dostała pracę również w Instytucie Ochrony Środowiska, który podlega panu ministrowi Szyszce. Także mamy prawie chyba już komplet córek, chyba że państwo, korzystając jeszcze z wolności mediów, w najbliższym czasie ujawni się kolejne skandaliczne przypadki tego typu. Natomiast sytuacja jest skandaliczna. To znaczy wiemy, po co PiS próbuje centralizować zarządzanie nad organizacjami pozarządowymi. Czemu PiS tworzy rządowe organizacje pozarządowe? Po to, żeby ten strumień środków kontrolować, kierować je do swoich, do swojaków, do Pisiewiczów. Czy są jakieś pytania z państwa strony? W grudniu w Platformie ma być dojść do zmian w kierownictwie partii. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz utrzyma swoje stanowisko wiceszefowej? Panie redaktorze, za dwa tygodnie mamy dużą konwencję Platformy Obywatelskiej. Będziemy przyjmować zmiany w statucie i rozpocznie się proces wyłaniania władz powiatowych, władz regionalnych.
Zaprezentujemy również i zachęcamy do bacznego obserwowania konwencji Platformy Obywatelskiej program samorządowy Platformy. Myślę, że będziecie Państwo z tego powodu zadowoleni. Panie Roszyński, TVP Info. Ja bym chciał zapytać, bo panowie tacy oburzeni mówicie tutaj o zatrudnianiu rodzin na stanowiskach przez Prawo i Sprawiedliwość, a ja tu natrafiłem na taki artykuł, który mówi o tym, że po przeanalizowaniu 3800 nazwisk urzędników zatrudnionych przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w ratuszu, okazało się, że 135 osób to są osoby powiązane politycznie lub rodzinne z Platformą Obywatelską. W tej sprawie panowie jakoś nie interpelowaliście. Rzeczywiście brat dziennikarza TVP Info, jednego z reporterów z Gdańska, kim został ostatnio? Za 50 czy 40 tysięcy złotych? Nazwisko Rachoń? W koncernie Jedna Energa. Z spółek energetycznych. Ale to jest takie uzupełnienie naszego wywodu, pan pozwoli. W ramach telewizji rządowej również występują tego typu przypadki. Jest to rzecz naganna. Bardzo dziękujemy za przypomnienie tego skandalu. 50 tysięcy złotych. Ale 50 tysięcy złotych dla brata dziennikarza telewizji rządowej. No to jest rzecz naprawdę... Wie pan, jakby pan konkretny przykład podał, pewnie można by się odnieść do konkretnego przykładu. Ja panu podam konkretny przykład i mam nadzieję, że telewizja publiczna zrobi o tym materiał. Nagrody dla kochanki prezesa TVP. Mam nadzieję, że o tym telewizja publiczna zrobi jakiś materiał, bo to się naprawdę nadaje na dobry materiał śledczy, jak kochanka prezesa telewizji publicznej odpowiada. Nie, ale to ale ja... Pan ucieka. W dalszym ciągu zapomnieliśmy niech pan się jeszcze, nie boi tego tematu. Jeszcze zapomnieliśmy o osobie powiązanej bardzo blisko. No ale to jest merytoryka. Nawet... Panowie się uśmiechacie, bo wiecie, że mamy rację. Rzeczywiście zapomnieliśmy o towarzyszce życia pana prezesa Kurskiego, którą serdecznie pozdrawiamy. Jeden z dzienników pisał również o odwożeniu syna pana Kurskiego służbowym samochodem do Gdańska. Z pewnością w tej sprawie również wystąpimy. Ta sprawa musi być wyjaśniona. I współczujemy pracownikowi TVP, który musi nosić parasol za prezesem Kurskim. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.